Kibice, przed nami trzecia runda eliminacji Ligi Europy, a w niej trzy polskie zespoły. Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa, a naprzeciwko nich Gent, Genk i Dundelang. Bez wątpienia pojedynki z belgijskimi zespołami będą bardzo trudne dla naszych drużyn, ale z drugiej strony przecież nikt nie powiedział, że mistrz Luksemburga położy się przed mistrzem Polski. A tak w ogóle to ja jestem Maciek, czyli zwykły kibic i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Pewniak kontra Przeczucie. Lecimy! Zanim jednak zaczniemy, podsumujmy sobie szybko kupony z ostatniego odcinka i naprawdę niewiele brakowało, żebym cieszył się z wygranej. Moi drodzy, no zabrakło dosłownie tyle. Albo no może tyle, no dobra, umówmy się. Szkoda, że Lech wygrał 3-1 po dogrywce, bo gdyby tak się stało w regulaminowym czasie gry, wówczas przytuliłbym właśnie prawie 130 zł. No niestety, nie udało się w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy, ale może właśnie dlatego uda się w trzeciej rundzie. Moi drodzy, dlatego kto wierzy w nasze zespoły, koniecznie zostawia łapkę w górę. Jak już jesteście tam na dole i ktoś jest nowy, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału. A teraz już nie przeciągając, lecimy z typowaniem. Proszę! Pewniak? Jak to pewniak? Tutaj po prostu stawiam na faworyta według kursów Fortuny i przejdźmy od razu do pierwszego spotkania, które odbędzie się w Białymstoku, mianowicie Jagiellonia podejmie belgijski Gent. Zerknijmy na kursy. 3-1 na gospodarzy, 3-2 na remis i 2,4 na gości. Tutaj jednak właśnie Fortuna bardziej sprzyja belgijskiej drużynie, w związku z tym ja też tak robię, stawiam na zespół Gent. Drugi pojedynek odbędzie się w Belgii, nie Gent, tylko Genk podejmie Lecha Poznań. Zobaczmy, jak prezentują się kursy na to spotkanie. 1,36 na gospodarzy, piąteczka na remis i aż 8,9 na zespół Lecha Poznań. No tutaj według Fortuny, według kursów naprawdę musiałoby się stać coś niesamowitego, żeby Lech wywiózł taki dla siebie korzystny rezultat. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kupon pewniak, stawiam właśnie według kursów Fortuny i stawiam na zespół Genk. Polska, Belgia, to teraz czas znowu na Polskę. Pojedynek mistrza Polski z mistrzem Luksemburga, moi drodzy. Legia Warszawa kontra Dundelang. No i zerknijmy, jak właśnie prezentują się kursy na to spotkanie. 1,2 na warszawiaków, 6,5 na remis i uwaga, 15,5 na ekipę gości. No, powiem Wam, że tu też musiałoby się stać naprawdę dużo, żeby Dundelang coś tu ugrał, ale wiemy jak jest. Jeżeli chodzi o pewniaka, standardowo stawiam według kursów Fortuny, faworytem jest oczywiście warszawska Legia, stawiam tutaj na nich. I tak prezentuje się cały kupon z pewniakami. Za postawione 10 zł mogę wygrać 34 zł i 50 groszy. Jak to bywa z pewniakami? Szybciutko postawione, w związku z tym czas teraz na trochę dłuższe typowanie według mojego fantastycznego przeczucia. Zapraszam! Rozpoczynamy od pojedynku Jagiellonii z Gentem. No i bez wątpienia faworytem tego spotkania, ogólnie awansu do kolejnej rundy, jest zespół z Belgii. Jednak patrząc na te statystyki, to przede wszystkim jak gra ostatnio Jagiellonia, 4 mecze bez porażki, to co zaprezentowali w wyjazdowym meczu eliminacji z portugalskim Rio Ave, no naprawdę szacuneczek, pokazali tam, że potrafią grać w piłkę. Dobrze tam to wszystko fajnie wygląda, zawodnicy wiedzą co mają robić, trener bardzo fajnie, Mamrot ich tam ustawia, także wygląda to całkiem sympatycznie. Jeżeli natomiast chodzi o belgijski zespół Gent, oni też tyle co dopiero wystartowali ze swoją ligą i akurat ten zespół no, nie wszedł najlepiej w sezon, od porażki i później remisu rozpoczęli, także no bez rewelacji, ale wiadomo, sezon jest długi, wszyscy się rozkręcają. No i co można powiedzieć? Jagiellonia stoi przed ogromną szansą, na własnym stadionie muszą ugrać jakiś dobry rezultat dla siebie. Jeżeli zagrają podobnie jak z Rio Ave, szczęście im dopisze, na bramce Kelemen będzie wyczyniał cuda, są w stanie tutaj ugrać coś fajnego i później jadąc do Belgii, no tam na wyjeździe może się zdarzyć wszystko. Pokazali wyjazd z Portugalii, że są w stanie grać no, fenomenalny futbol, ofensywnie, odważnie. Dlatego jeżeli chodzi o mój typ, o moje przeczucie odnośnie tego spotkania, to tak postawię sobie bezpiecznie na to, że po prostu obie drużyny strzelą bramkę. Drugi pojedynek zespołu z Belgii z zespołem z Polski, czyli Genk podejmie Lecha Poznań. I tutaj no, dużo cięższe zadanie stoi przed poznaniakami, którzy właśnie jadą do Belgii. Uwaga, moi drodzy, patrząc na statystyki, Genk nie przegrał ostatnich 12 spotkań i żadnego z 10 ostatnich meczów na własnym stadionie. Taka statystyka na pewno budzi wszelkie jakieś tam wątpliwości odnośnie tego, że Lech będzie w stanie wywieźć pozytywny dla siebie rezultat,
aczkolwiek to jest piłka nożna. Lech z meczu na mecz, nie ma co ukrywać, prezentuje się bardzo dobrze. Ten zaciąg portugalski w każdym meczu potwierdza, że były to dwa wyśmienite transfery właśnie przeprowadzone. Ekipa Djurdjevića też widać, że fajnie to wszystko się scala. Gytkier rozgrywa naprawdę bardzo fajny, ma ten początek sezonu. No ale cóż, no Genk, no to jest naprawdę dobra, konkretna, solidna firma europejska. Aczkolwiek moje przeczucie podpowiada mi, nie będę mówił, że wygrają ci, czy będzie remis, że tutaj podobnie jak w przypadku pierwszego meczu Jagiellonii z Chętem, również obie drużyny strzelą bramkę, ale mam nadzieję, że nie będzie to tak, że Lech strzeli jedną, a Genk strzeli pięć, tylko na przykład 1-1, 2-1, żebyśmy w Poznaniu też mogli czuć te fantastyczne emocje. I trzecie spotkanie to pojedynek dwóch mistrzów. Moi drodzy, mistrz Polski kontra mistrz Luksemburga, Legia Warszawa kontra Dundelang. No i cóż, jeżeli jeszcze jakiś czas temu widzielibyśmy takie zestawienie, to każdy raczej w ciemno postawiłby na to, że ekipa z Warszawy spokojnie sobie poradzi i awansuje do kolejnej rundy eliminacji. Ale teraz, no nie ma co ukrywać, każdy ma jakieś wątpliwości. Bardziej właśnie ze względu na to, jak Legia zaprezentowała się w poprzednim sezonie, czy jak wyglądała ich ostatnia przygoda w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że pomimo tych wielkich kłopotów, które są w warszawskiej ekipie, właśnie porażka, odpadnięcie z eliminacji do Ligi Mistrzów, zmiana trenera, nowi zawodnicy, którzy tak, nie ma co ukrywać, póki co średnio wpasowali się w drużynę, to mam właśnie nadzieję, że pomimo tych kłopotów Legię będzie stać na zwycięstwo i nie ma też co ukrywać, że takie zwycięstwo no mocno podniosłoby ten zespół, takie przekonujące zwycięstwo, nie wiem, 3-4-0. Dlatego tutaj w tej parze postawię właśnie na to, że Legia Warszawa strzeli przynajmniej jedną bramkę w obu połowach. I cały kupon według przeczucia wytypowany za postawioną dyszkę mogę teraz wygrać nieco ponad 65 zł. Kibice, a jak będzie, to dowiemy się już w czwartek wieczorem. Was serdecznie zapraszam do napisania w komentarzu swoich typów na te spotkania, jak również oczywiście do pozostawienia łapki w górę. Kto jest nowy, jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału. I na dziś to by było tyle. Wam życzę szczęścia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!